Dzisiaj o etapach powstawania filmu fabularnych. Big business. Fact. Big business. Pierwszym krokiem jest pomysł na film. Bez pomysłu nie ma tak naprawdę filmu. Jeśli nie wiemy, o czym chcemy opowiedzieć film, to nie ma sensu się za niego zabierać. Kiedy już ten pomysł w głowie się wykiełkuje, wiemy, o czym chcemy opowiedzieć, zaczyna się etap pierwszy, zwany developmentem. Etap developmentu to najdłuższy ze wszystkich etapów przy powstawaniu filmów fabularnych, ponieważ wszystkiemu winny jest scenariusz filmowy, które no, musi być idealnie do siebie dopieszczone, ponieważ na jej podstawie powstanie cały film. W międzyczasie producent szuka sponsorów i trójki realizatorskiej, która składa się z reżysera, operatora obrazu i kierownika produkcji. Kiedy scenariusz zostaje już w pełni dopieszczony, udało nam się znaleźć sponsorów oraz osoby, które chcą ten film zrealizować, rozpoczynamy etap drugi, jakim jest preprodukcja. W preprodukcji, inaczej mówiąc etap przygotowawczy, przygotowujemy wszystko, co jest nam niezbędne do realizacji danego projektu, czyli cały sprzęt nagraniowy, m.in. do dźwięku, obrazu i oświetlenia. Poszukujemy pozostałą część ekipy filmowej, poszukujemy aktorów, poszukujemy wszystkie lokacje na plan zdjęciowy, przygotowujemy wszystkie niezbędne umowy i zezwolenia, między innymi jeśli chodzi o lokacje, oraz umowy ze wszystkimi członkami ekipy filmowej, której ten film będą realizować. Kiedy już to wszystko zostanie przygotowane, od kostiumu, po lokacje i tak dalej, rozpoczynamy etap trzeci, jakim jest produkcja. W produkcji, czyli inaczej mówiąc kręcenie filmów, klipów i tak dalej, wszyscy przychodzą na plan zdjęciowy, rozpoczyna się nagrywanie dźwięku oraz obrazu, robi się wszystkie duble i ten cały materiał, który się uda nagrać we wszystkich tych dniach, we wszystkich tych próbach, przechodzi do etapu czwartego, jakim jest postprodukcja. W postprodukcji, czyli inaczej mówiąc montowanie filmu, tam jest sklejany praktycznie cały film, tworząc jedną, całą, spójną opowieść. I potem w postaci dystrybucji trafia do ekrany widzów, czyli nas samych. W ten sposób, w tej krótkiej przebiegce dowiedzieliśmy się mniej więcej z czego i jakich etapów składa się dany film. Wiem, że to była krótka przebieżka, ponieważ każdy z tych etapów oddzielnie będę chciał omawiać w następnych filmikach. Dziennik reżysera ma służyć do tego, żeby przybliżyć nam produkcję filmową, tak? Z czego ona się składa, ile czasu i nakładu czasu i w ogóle pracy nad tym przychodzi. I właśnie przy tym się mniej więcej będziemy na razie skupiać. Potem będziemy się bawić konwencją, tak? Będziemy się bawić gatunkami, na przykład filmowymi, bo będzie taki horror, tak? Będzie jakaś fantastyka, jakaś komedia, spróbujemy ogarnąć. No, takie elementy, wiecie, żebyśmy się pobawili. I to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za obejrzenie. Do zobaczenia. Ciao. Big business.